Siemka, ja jestem Adacho i w końcu nadeszła ta chwila, na którą wszyscy czekali, a przede wszystkim czekały osoby, które wysłały mi swój tatuaż albo tatuaże na maila. Dzisiaj będę oceniał wasze tatuaże. Wszystkie te, które dzisiaj zobaczymy, to są tatuaże podesłane przez was i wiem, że każdy by chciał zobaczyć swój w tym odcinku, każdy by chciał usłyszeć jakieś miłe słowa, ale wysyłając mi ten tatuaż na maila, ok? Podpisaliście pakt. Tam wszystko było małym kruczkiem, także pewnie tego nie widzieliście, ale podpisaliście pakt, że dajecie się obrażać, że nie będziecie się obrażać na mnie, jeśli ja was obrażę, że macie dystans i podpisujecie wszystkie zgody na to, żebym mógł powiedzieć, że to mi się nie podoba. W sensie nie mówię teraz o tym tatuażu, ale generalnie chodzi o to, że jeśli będziecie mieli kijka w dupie, to nie macie prawa zrzucać winy na mnie. Oczywiście to pół żartem, pół serio. Sprawa jest taka, że nikogo nie chcę obrazić. Każdy sobie nosi co chce. Ja będę z wami szczery. Tak jak zawsze jestem z wami szczery, ale sprawy jeszcze natury organizacyjnej. Domyślacie się na pewno, że tych tatuaży na mojego maila wpłynęło dużo. Wpłynęło dużo i tak nie wziąłem wszystkich, w sensie wziąłem od wszystkich osób, które mi wysłały, ale jak na przykład niektóre mi wysłały 2 tatuaże, czasem zdarzało mi się brać 1 z tych 2, zwłaszcza już pod koniec, bo jest tego naprawdę dużo, więc myślę, że z tego wyjdą przynajmniej 3 odcinki. Także jeśli dzisiaj was nie będzie, to może nawet jeszcze nie być was w kolejnym. Brałem pod uwagę kolejność wysyłania maili, także na początku przyjrzymy się osobom, które wysłały maile jako pierwsze. I mam tutaj ich imiona. Oczywiście podpisaliście również w tym pakcie, że mogę przeczytać wasze imię, nazwisk nie będę czytał, albo ksywki, jakie tam się podpisywaliście. Także pierwszy tatuaż, który widzicie już na ekranie od dobrej minuty, a może nawet więcej, jest to tatuaż, który nosi Tao Pai Pai, ale nie ten Tao Pai Pai, który sypie donatami na streamach, nie legenda streamów, tylko po prostu inny jakiś Tao Pai Pai. I muszę przyznać, że nosi bardzo fajny tatuaż. Jedyną rzeczą, która mi się w tym tatuażu nie za bardzo podoba, ale to jest kwestia powiedzmy wielu tatuaży, to jest to takie czarne tło z tyłu. Nie wiem, co wy macie z tym czarnym tłem, ale ono po prostu dla mnie nie pasuje i lepiej by to wyglądało, gdyby faktycznie ten tatuaż się skończył taką solidną kreską na skórze, bez tego cienia. Mimo wszystko twarz wygląda naprawdę dobrze, jestem fanem tego noska. Nos to jest połowa sukcesu, jeśli chodzi o twarz. Cieniowanie wygląda fajnie i nie wiem, co to jest w ogóle za moda, to tak wszędzie dosłownie są takie pozycje, że Goku łapie za kulę. Uważajcie, bo jeszcze Goku was złapie za kulę i ściśnie, a to raczej nie będzie przyjemne. Także Tao Pai Paia Goku złapał za kulę. Dobrze, że tylko jedną. To jest ten tatuaż z drugiej strony. Tutaj wygląda trochę na bardziej wyblakły, ale nadal mi się podoba. No i rosną włoski. Włosy chyba nie rosną tam, gdzie jest tusz, ale pomiędzy tuszem rosną. Nie wiem, jak do końca to działa. Możecie mi powiedzieć. Bo jakbym chciał sobie zrobić tatuaż na przykład na nodze, no to nie wiem, czy musiałbym golić tę nogę cały czas. Wygląda to dobrze. Te włoski tu wyglądają bardzo fajnie. Ten cień nie wygląda aż tak inwazyjnie, jak na poprzednim zdjęciu. Może to kwestia oświetlenia, ale daje tatuażowi 7/10. Idziemy dalej. Tatuaż Mateusza. Mateusz stwierdził, że wyśle mi zdjęcie, podczas gdy słuchał muzyki. Mam nadzieję, że nie był to opening GT. A chociaż żartuję. Opening GT był bardzo fajny. Mateusz sobie wytatuował głowę, z tego co widzę, Goku. Powiedzmy, że jest to dosyć minimalistyczny tatuaż, ale nie wiem, czy to jest kwestia zdjęcia, czy nie. Jego twarz wygląda troszeczkę na jedną wielką plamę. Mało widać detali. Mateusz, zrzucę winę na zdjęcie, nie na tatuaż. Jestem pewien, że na pewno jesteś z niego zadowolony. Aczkolwiek Mateusz, chciałem powiedzieć aczkolwiek tatuaż, aczkolwiek Mateusz, chyba się nie obrazisz, jak powiem, że no, były w tych odcinkach lepsze tatuaże. Daję twojemu tatuażowi 4/10. Kolejny tatuaż jest od Adriana, w zasadzie nie od Adriana, znaczy wysłał mi go Adrian. Nosi go Adrian. Adrian, jestem ciekaw, czy chodzisz na siłownię. No bo masz przecież Majin Vegetę na ręce, także raczej to byłoby logiczne. Majin Vegeta wygląda bardzo fajnie. Zwróćcie uwagę na to, jak inaczej jest zrobione cieniowanie na twarzy i inaczej na włosach. Na włosach jest po prostu jakby odcięcie tego cienia. Jakby ciemniejszy ton jest tutaj narzucony. Są 3 tony. Ciemny, jest szary i jest biały. Na twarzy jest podobnie, tylko że te elementy mają takie, powiedzmy, bardziej płynne dla mnie cieniowanie. Całość wygląda dobrze, mimo wszystko podoba mi się. Ten Vegeta na dole wygląda dosyć ciekawie, bo te mięśnie przypominają mi bardzo model z Dragon Ball Legends. Tam postacie na kartach mają takie właśnie zarysowane bardzo mięśnie, aczkolwiek ta twarz dla mnie jest trochę dziwna. Nie wiem, czy tutaj to oko nie zlewa się ze skórą, to mnie trochę drażni. Majin Vegeta na pewno na tym tatuażu prezentuje się lepiej, ten Vegeta na dole, tak jak powiedziałem, ta twarz trochę mi przeszkadza, mimo tego, że reszta ciała jest fajniej wykonana. Temu tatuażowi jako całości daję 6. 6 na 10. Ale Adrian wysłał mi jeszcze jeden tatuaż i tak jak powiedziałem, no myślałem, że będzie tak, że jeden tatuaż od jednej osoby, a niektórzy mi wysyłali po kilka zdjęć, także no w niektórych przypadkach wziąłem pod uwagę wszystkie, ale później już ten przywilej zachowałem tylko dla osób, które pierwsze wysyłały tatuaże. Tutaj wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Bardzo podoba mi się model Frizy, to delikatne cieniowanie, zarysowanie mięśni, wygląd twarzy, złowrogo wyglądający Cell, to cieniowanie na twarzy Cella właśnie tak podkreśla powiedzmy jego wygląd, że tak patrzy na nas spod byka, chociaż nie, spod byka to jest tak, a on patrzy tak wyniośle. Czy tutaj na górze był jeszcze Krillan? Poznaję po kapciach. Szkoda, że nie pokazałeś Krillana, chyba że pokazałeś, a ja go nie wziąłem pod uwagę. To przepraszam. To w takim razie temu tatuażowi daję 8. Naprawdę bardzo fajne wykonanie, nie ma zbędnych jakichś elementów. Jesteś fanem Cella i Frizy, to jestem w stanie zrozumieć, także bardzo fajny paluszek też. Zobaczcie, jaki paluszek. Nie wstydziłbym się takiego tatuażu. Ale czemu tu kapeć nachodzi na głowę Cella? Czemu tu kapeć nachodzi na niego? Może to jest jakieś przesłanie, że Krillan butuje Cella po głowie? To w takim razie 8,1 na 10 daje za ten mały akcent. Tatuaż od pana, którego zapisałem jako JG. Nie pamiętam jak on się nazywał, może po prostu tak zrobiłem inicjały. Nie pamiętam. JG, no pewnie widzisz swój tatuaż, także wiesz kim jesteś. Wiesz, że to ty. Bardzo podoba mi się ten tatuaż, głównie ze względu na ten element, który jest tutaj na boku kurtki. W bardzo naturalny sposób ta kurtka się zagina i przez to całe logo korporacji Kapsuły wygląda na bardzo naturalne. Świetnie zrealizowany tatuaż. W tym przypadku muszę przyznać, że to ciemne tło, które w pierwszym tatuażu zhejtowałem trochę, wygląda naprawdę bardzo fajnie, jakoś tak płynniej po prostu się zlewa z tą skórą. Cały model postaci, zwłaszcza te włosy są zrobione świetnie, więc to jest tatuaż, który według mnie jest póki co faworytem w tym odcinku i daję mu 8,3 na 10. Czemu 8,3? Nie wiem. Problem 8,3. Stis 8,3. O, a co to takiego? Konrad A, czyli jeszcze będzie Konrad B. A nie, Konrad B to jest Ultra Instinct Goku. Konrad C. Konrad! Coś ty mi powysyłał, Konrad. Konrad mi tutaj wysłał ulonga Sharbadona. Ulonga Sharbadona, który sobie leży z założonymi rękoma. Okej, rozumiem, że masz taki brudnopis, że tutaj jest jedna postać, tu widzę Trunksa. Tutaj nie wiem, czy jakiś Goku Black tam w niebo wstąpienie robi, czy co? Jest Kid Buu, jest Ultra Instinct Goku. Konrad mi powysyłał po prostu tego milion. To by wypadało, nie wiem, może obrócić. Nawet jest takim odważnym wariatem, że sobie zrobił tatuaż na dłoni. Trudno mi ocenić... Ojejku, a kto to taki? Co on tak kłamał, ten Goku? Czemu on ma taki nosek jak Pinokio? Powiedzmy, że to kwestia perspektywy. To jest chyba Gohan. To jest chyba Gohan SSJ2. Tak to zostało zrobione, że nie jestem do końca pewien. O, fuck. Mogłeś się zdecydować na jeden. Za ulonga Sharbadona ci oceny na pewno nie podniosę. Ten Ultra Instinct Goku wygląda całkiem solidnie. Twarz najmniej mi się w nim podoba. Ta główka też wygląda dosyć śmiesznie ze względu na to, że te kosmyki włosów są bardziej czarno-białe, a główka nie ma już takiego rodzaju cieniowania, tylko jest po prostu taka czarna. Wygląda to jakby miał jakiś berecik. Także powiedzmy, że za wszystkie twoje tatuaże daję ci 6. I to nie jest 6 szkolna, ale to jest nadal dobra ocena. Za odwagę ci mogę dać 7, że sobie wytatuowałeś całą rękę i zrobiłeś sobie tatuaż na dłoni. Dobra, pokazałem wam już tutaj kolejny tatuaż, także przejdziemy. Ten tatuaż wysłał mi Kajo. Bardzo mi się podoba, że wybrałeś, to jest chyba tatuaż niedokończony, bo Goku jest w kolorze, a Vegeta nie jest w kolorze. To jest tatuaż pochodzący z grafiki, którą narysował Toyotarō. Nie pamiętam, czy to była saga Zamasu, Chyba to była saga Zamasu, tak mi się kojarzy. Nie jestem do końca pewien, ale wiem, że ten Goku jest na pewno autorstwa Toyotarō. I bardzo mi się podobał ten Goku w oryginale i tutaj uważam, że fajnie został oddany styl. Ten Goku wygląda lepiej niż Vegeta, ale Vegeta jest w tle, więc jakby siłą rzeczy miał on mniej detali, był on z mniejszą ilością detali narysowany. Mimo wszystko wygląda on całkiem w porządku. No ten nosek to, tak jak mówię, siłą rzeczy musiał być troszeczkę mniej zarysowany ze względu na to, że był Vegeta trochę dalej, ale ten Goku wygląda naprawdę bardzo fajnie. Podoba mi się jego twarz. Mimo tego, że ten tatuaż wygląda trochę na wyblakły, może to jest kwestia lampy w twoim telefonie albo czymkolwiek robiłeś zdjęcie, ale ciekaw jestem, jak będzie to wyglądać w wersji końcowej, chyba że Vegeta nie będzie wkolorowany, bo tutaj już ma takie pocieniowanie na czarno. Bardzo minimalistyczny tatuaż, podejrzewam, że jest dosyć mały, chociaż w sumie nie wiem, tak to wygląda, nie wiem, czy to jest twoje przedramię, czy to jest twoja dupa. Daję 6,5, proszę bardzo. Okej, Oktan, ten tatuaż wysłał mi Oktan, też mam skarpetki z Pumy, chociaż już mi się trochę przetarły, ale takich z czerwonym napisem nie miałem. Znowu mamy Vegetę w bardzo podobnych kolorach, co mieliśmy ostatnio. Takie szaro-czerwone, złowrogie tony. Ten znaczek Majina jest dosyć gruby. Nie wiem, czy to jest kwestia zdjęcia, ale ta twarz wygląda bardzo, bardzo derpy. Może zrobiłeś to po prostu pod takim kątem, że to tak wygląda. To jest jedyne zdjęcie, jakie mam. Jestem fanem tego cieniowania, jestem fanem włosów i tych czerwonych otoczek dookoła wyładowań elektrycznych. Mimo wszystko, no mówię, no, jakby najgłówniejszą punktem tatuażu, kiedy gdzie jest post postać jest twarz, więc jeśli twarz wygląda w ten sposób, tak derpi, i nie wiem nadal, czy to jest kwestia ułożenia kamery, bo tak zrobiłeś to pod kątem. Wiecie, to tak jakbym ja się na przykład tak o... tak do kamery ustawił, nie? To moje czoło jest teraz gigantyczne, jeszcze większe niż na co dzień. I nie wiadomo, czy ja mam taką twarz na co dzień, czy to jest po prostu kwestia perspektywy. Ale oprócz tej twarzy, uważam, że reszta tatuażu jest zrobiona bardzo solidnie. Podobają mi się też tutaj te wygięcia na rękawicach. Także mogę dać tutaj 7. Gniotek! Gniotek wysłał mi swój tatuaż i zrobił 2 zdjęcia. To jest jedno zdjęcie, to jest drugie. Gniotek, cześć, widać cię. Ale będę korzystał z tego zdjęcia, bo tutaj wygląda to po prostu dokładniej. Ta twarz Goku wygląda, jakby była robiona przez kogoś, kto nie specjalizuje się w rysowaniu Dragon Balla. Nie wygląda ona, nie wygląda ona źle, tak powiem. Ale ja jestem pedantem pod tym względem i jeśli twarz nie oddaje modelu z mangi albo z anime, tego jakiegoś dobrego modelu wiernie, tylko jest powiedzmy takim odwzorowaniem, że widać, że jest to Dragon Ball, ale rysowany ręką fana, na tatuaż jest to według mnie za mało. Na rysunek ok, ale na coś, co noszę na ciele, zwłaszcza na twoim wielkim barku, na twojej wielkiej łapie skurwiałej, po prostu, którą można zabić człowieka, no to gniotek, może gniotek to jest twoja ksywa, bo na przykład, nie wiem, gnieciesz ludziom ręce, jakich witasz. Skąd się wzięła ksywa gniotek? A, jeszcze jedna rzecz. Pisaliście mi też różne rzeczy w mailach. Ja przepraszam, że na nie wszystkie odpowiedziałem. No, odpowiedziałem na kilka, ale no tak jak mówię, maili było gigantyczna ilość i stwierdziłem, że po prostu ustosunkuję się do tego wszystkiego w filmie. Jak były jakieś na przykład rzeczy, o których miałem powiedzieć w filmie, to sobie też to napisałem w nazwie pliku. Tutaj gniotek chyba nic nie napisał, a jeśli tak, to przepraszam. Tak jak mówiłem ostatnio, gniotek zrobił sobie tatuaż Goku, który nie wygląda... To jest Goku, prawda? Bo tak troszeczkę ma twarz taką dziecinną, jak trochę Gohan. Teraz to w sumie zwątpiłem. Chociaż jest to 4-gwiezdna smocza kula, to raczej jest Goku. Nie, to jest Goku, okej. To jest Goku SSJ2. To jest Goku SSJ2. Są wyładowania elektryczne, jest trochę podniesiona grzywka. To jest Goku SSJ2. Ta twarz trochę taka bardziej dziecięca mnie zmyliła. Daję temu tatuażowi 5. 5 gniotek. Nie obrażaj się, nie gnieć mnie w ramach zemsty za tę ocenę. Kacper wysłał mi to. I... ja tak nie wiem, o co tu chodzi. Czemu na przykład jego oko jest tutaj, a drugie jest tutaj? Czemu jego szczęka wygląda, jakby był tym czadem z mema? Jego boki głowy niemalże są równoległe ze sobą, jakby był kwadratem. To, co tutaj się dzieje wokół tej postaci, bo rozumiem, że to jest Vegeta i też ma jakieś tak zarysowane bardziej, zaokrąglone bardziej ma te zakola. Powiem tak, ten Vegeta wygląda... tragicznie. Temu tatuażowi daje 3. Niestety, ten Vegeta nie ma równych oczu. Co to? No przepraszam, kurwa, nie wygląda to w ogóle jak Vegeta. Ja na początku myślałem, że to są dwie różne twarze połączone w jedną postać. Może to jest zamysł, ale go nie... no... Przepraszam, Kacper, to jest dla mnie słaby tatuaż. 3 na 10. Ojejuniu, ja w ogóle powiem wam, że tych tatuaży nie przeglądałem przed tym, więc ja tylko widziałem powiedzmy takie małe ikonki i nie zwróciłem uwagi na to, że tutaj jest naprawdę bardzo ładnie pokolorowany tatuaż. Mega podobają mi się te kolory, są bardzo żywe. Tak się powinno łączyć postaci, zobaczcie, nie wiem co to jest za czerwony smok, czy to jest Naruto chyba jakiś smok, kojarzę tutaj ten znaczek, to jest jakiś kurwa Rasengan? Shinigami? Naruto? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale podejrzewam, że to jest jakiś smok z Naruto, albo jakiś pies może, albo jakiś wilk, kurwa, nie wiem, może jakiś to jest jakiś wilk z Naruto. Połączony tatuaż Naruto i podejrzewam, że Naruto i Dragon Balla, także zamysł może ocenić każdy sam, aczkolwiek uważam, że wykonanie jest naprawdę w punkt. Nie oglądałem Naruto, bo podejrzewam, że chodzi o Naruto, to kółeczko mnie tutaj raczej uświadamia, że to jest Naruto. Tutaj mam jeszcze smoczą kulę. Wykonanie rewelacyjne. Uważam, że to jest mocne 8,7 na 10. 8,8 nawet dam. NXL tutaj, tak zapisałem tego pana, także NXL. O, Guts! Guts mi wysłał kilka zdjęć. To są 3 zdjęcia, także zaczniemy sobie od głównego wyglądu. Pięknie buźka Shintaniego, idealnie odwzorowany model Gogety z filmu kinowego Shintani. Tak właśnie narysował Gogetę i tak idealnie został on odwzorowany. Po prostu ta buźka Gogety gdzieś tam w tle za power-upującym się Brolim, też genialnie narysowanym. Trzeba przyznać, że idealnie jest tutaj ten Broly narysowany w punkt. Tło nieinwazyjne. Dalej widzimy, proszę państwa, Gogetę w Super Saiyanie, który jest już tutaj tutaj zezłoszczony i bije bardzo mocno. To jest też karta z Legends, z tego co kojarzę. Tak mi się wydaje, że to jest motyw z Legends. Ale nadal uważam, że jest pięknie dozorowany, także tutaj też jest punkt. No, ten nosek trochę za bardzo ostry. Z profilu jestem w stanie jeszcze ten nos usprawiedliwić, też biorąc pod uwagę, że jest on jakby nie narysowany źle, ale nos to jest dla mnie podstawa. No i tutaj mamy Paragusa, który też jest częścią tego rękawa. Paragus, jak wygląda każdy wie, jest on naprawdę narysowany dobrze, bez żadnych bubli, no tak jak mówię, stanowi on takie tło dla mnie tego rękawu, ale jeśli chodzi o całą historię, powiedzmy, że ten rękaw opowiada całą historię, prawda, więc naprawdę jest to dobrze wyglądający rękaw. Tak jak mówię, że zazwyczaj nie podobają mi się takie rękawy, może nie podobają, tylko sam bym sobie takiego nie zrobił, który jest pełną częścią i jeszcze jest tło i wiecie, no generalnie to, co jest tutaj na obrazku, sam bym sobie czegoś takiego nie zrobił, bo jest to dla mnie zbyt hardkorowe, ale ten rękaw wygląda naprawdę rewelacyjnie. Plus motyw z Dragon Ball Super Broly, najlepszy film kinowy, jaki kiedykolwiek wyszedł z Dragon Balla, więc daję temu tatuażowi 9,3. 9,3. Wojtek wytatuował sobie krzyczącego Vegetę. Bardzo podobają mi się te delikatne kolory. Bardzo podoba mi się też ten motyw z zakończeniem tego tatuażu. Zobaczcie, jak wcięty jest tutaj ten włos. W tle jest jakieś kosmiczne tło. Zwróćcie uwagę na kształt tego tatuażu. Na dole również to widać, że jest wcięta postać i on jakby się, ten tatuaż jakby był w pewnym kształcie, ale jest zakończony w taki subtelny, stanowczy, aczkolwiek delikatny, ładny sposób. Kolory włosów wyglądają tutaj naprawdę świetnie. Te włosy są pomalowane naprawdę zajebiście. O, zwróćcie uwagę na to, że tutaj w Vegecie kła widać nawet. Został zarysowany tutaj ząb. To jest jeden z tych tatuaży, które nie do końca odwzorowują ten perfekcyjny model, o którym wcześniej mówiłem, a mimo wszystko wyglądają ok. Właśnie ze względu na ten ciekawy pomysł, na takie właśnie bardzo ładne zakończenie, na świetnie dobraną kwestię kolorów, daję temu tatuażowi 8. Dobra ósemka. Wojtek, to jest tatuaż Wojtka, także pozdrawiam, Wojtek. O, proszę, tatuaż Kaimana. Zobaczcie, jaki ma fajny dywan. I tutaj jakaś konsolka leży? Nie, to chyba DVD. Patrzcie, telewizor stoi na jednym takim wzniesieniu, druga nóżka na drugim, a tutaj jest przestrzeń. To jest dosyć ciekawe. Pierwszy raz coś takiego widzę. Fajna w ogóle ta komoda. No ale odnośnie tatuażu. Ten Goku ma trochę taki derpy uśmiech. Wygląda on sympatycznie, podejrzewam, że właśnie taki był zamysł. Aczkolwiek przyjrzę się tej twarzy, to jest ona dla mnie taka trochę niekompletna. Albo taka po prostu jakaś off-model. Może te brwi takie króciutkie, grube mi tutaj nie pasują. Albo ten za szeroki uśmiech. No nie wiem, no nie będę rozliczał kilkunastoletniego dziecka, że się uśmiecha. Niech się cieszy, Kajman. Także nie jest to absolutnie zły tatuaż. Bardzo ładny tatuażyk. Cieszę się, że wytatuowałeś sobie Goku z klasycznego Dragon Balla. Daję temu tatuażykowi 6/10. O, a tutaj Hubert i kuzyn. Miałem jedną historię, bo Hubert mi napisał historię. A nie, to nie jest ten mail z historią, ale Hubert napisał, że nie jest to jego jedyny tatuaż, ale wszystkie robił sobie z osobami kluczowymi w jego życiu, także bardzo lubię takie zamysły. Tatuaż powinien mieć, prawda, historię i tutaj, mimo tego, że jest on dosyć minimalistyczny, to podoba mi się to, jak naturalnie jest zrobiony strój Goku. Oczywiście Goku nie miał takiego kanji na plecach, ale jest to jakby, wiecie, idea tego tatuażu wykracza poza wykonanie, także uważam, że taki tatuaż ma bardzo duże znaczenie i bardzo się cieszę, że macie taką dobrą więź z kuzynem, także pozdrawiam, oceniam waszą więź z kuzynem na 10/10, albo nawet na 11/10. Kolejny tatuaż jest od Piotrka i Piotrek wytatuował sobie Kid Buu, który w sumie też jest modelem z Dokana. Nie wiem, czy Piotrek jest tego świadomy, ale taka karta jest w Dokanie, która tak wygląda. Bardzo ciekawie wygląda to tło. Powiem wam, że naprawdę jestem zdumiony odwagą Piotrka, bo widać tutaj kawałek jego skóry. Dosłownie jest jego skóra i jebut! Nagle się zaczyna, kurwa, jakieś fioletowe, różowe, czerwone, bordowe pioruny, łota, shit. Tu jakaś fuzja, chyba Gotenks to jest jeszcze. Jakieś wybuchy, pioruny, kurwa, eksplozje, pościgi i buu, także trudno mi ocenić całość twojego tatuażu, bo mam tylko jedno zdjęcie, nie wiem w sumie, chyba nie wysłałeś mi całego, bo pewnie bym wziął pod uwagę resztę, także nie wiem, jakoś tak, takie rękawy, które są kolorowe i takie po prostu, wiecie, wszystkiego trochę nawalone, nie jestem ich fanem, nie jest on wykonany źle, ten buu wygląda solidnie, nie jest tutaj, nie ma żadnego bubla, jeśli chodzi o twarz, czy jakąś inną rzecz, palce też buu miał takie króciutkie, także są narysowane ok, ale nie podoba mi się zamysł, w sensie, nie jestem fanem takich kolorowych rękawów, także daję 5. Maciek wysłał mi coś takiego. Co to w ogóle ma być? Czemu Goku jest taki duży, a Vegeta jest taki mały? Dosłownie nie powiem, co mógłby robić na stojąco temu Goku. Ja wiem, że to jest tylko, nie wiem, może perspektywa, chociaż jaka kurwa perspektywa? Tak perspektywa nie działa. To Vegeta powinien być większy. To jest w ogóle Vegeta Royal Blue. Widać po oczkach, że ma takie zarysowane źrenice, więc to jest Vegeta Royal Blue. Ale podoba mi się takie subtelne cieniowanie na jego włosach i ten model postaci, mimo tego, że nie jest idealny, to ma coś w sobie. Muszę przyznać, że ten Vegeta wygląda solidnie. I gdyby nie to, że Goku jest wyższy i też, kurwa, nie wiem co to ma za nos, to jest jakaś katastrofa, ten nos, przepraszam, ale nos taki i usta w tym miejscu, to ktoś tutaj zrobił krzywdę temu Goku, więc absolutnie ta twarz Goku mi się nie podoba. No i czemu Vegeta taki mały, jak Goku taki duży? Zbrodnia. To jest jakaś zbrodnia. Daję 5. Albo dobra, 5,5, bo ten Vegeta wygląda fajnie. 5,5, ale nie wolno tak obrażać Vegety. Czemu on taki malutki jest? Okej, Łukasz mi napisał. Zapytał mnie, co symbolizują Goku, Krillin i Roshi, plus powiedział, że 3 to jest jego ulubiona liczba. Nie wiem, być może jesteś samotnym ojcem, który wychowuje 2 dzieci. Nie mam pojęcia. Może masz 3 dzieci, z czego jedno jest stare, 2 młodych, albo jedno jest łyse. Przepraszam, nie mam pojęcia. 3 to twoja ulubiona liczba. Może dlatego, że masz 3 dzieci. Albo nie wiem, masz 2 dzieci, albo jesteście w 3 w rodzinie. Ty, twoja żona i dziecko. Nie wiem, no podejrzewam, że jeśli ktoś sobie tatuuje 3 osoby i mówią, że to coś symbolizuje i że jeszcze 3 to jego ulubiona liczba, to może coś z rodziną, nie mam pojęcia, ale tatuaż wygląda fajnie, podoba mi się ten minimalistyczny zamysł, plus fakt, że wytatuowałeś sobie ten pierwszy trening Roshiego, Goku i Krillina, którego wielkim fanem jestem, sprawia, że temu tatuażowi daje... W ogóle fajnie to wygląda z daleka, takie kropkowane cieniowanie wygląda fajnie z daleka. Daję temu tatuażowi 8, bardzo mi się podoba. Czy zgadłem, o co chodzi 3? Jeśli nie, to przepraszam. Okej, Mister Sosna. Mister Sosna to jest znany widz. Lubię cię, pozdrawiam Mister Sosna. Doczekałeś się w końcu swojego tatuażu w filmie. Bardzo ciekawy styl, taki powiedzmy szkicowy. Te kreseczki tutaj, zwróćcie uwagę na to, że tutaj jest jakaś kreseczka, tu jest jakieś maźnięcie, jakaś plamka, kropka, kreska, łota, sied, cuda, widy, wianki i tak dalej. Mówiłem już we wcześniejszych filmach, że jestem fanem takiego zamysłu. Twarz tego Vegety, powiem wam, że na pierwszy rzut oka wygląda gorzej, niż jak się mu przypatrzymy i trochę zwrócimy uwagę na szczegóły. Ten nos na początku wygląda źle, ale potem jakby im dłużej mu się przypatruję, tym jestem w stanie bardziej docenić zamysł, w jakim ten nos był rysowany. Także dziwię się troszeczkę, jak umiejscowione jest to M, bo to M chyba nie wchodziło aż tak na zakola Majin Vegety. Chociaż może wchodziło. Okej, zwracam honor, zobaczcie. Faktycznie te górne części M wchodzą trochę na już powyżej poziomu linii włosów. Niegdyś, także usprawiedliwiam to. Bardzo fajny tatuaż, naprawdę. Tak jak mówię, podoba mi się taki styl. Ten Vegeta nie wygląda idealnie, tak jak Vegeta z Dragon Ball Z, ale jestem w stanie docenić kunszt. Te włosy zwłaszcza wyglądają świetnie. Także daję tutaj 8. O, kolejny Majin Vegeta dla kontrastu. Tym razem jest to poza, którą bardzo dobrze znamy. Tutaj nie wiem, co się stanęło. Może to też jest kwestia jakiegoś takiego dziwnego ułożenia aparatu czy czegoś, ale to jest nos? Czy tu jest nos? To jest chyba nos, a tutaj jest jakiś... te kreski przy nosie, nie wiem. Ale tutaj też są takie elementy, powiedzmy, widzicie, takie jakby brudnopisowe, szkicu. Kreska, hop-siup, tutaj taki zamysł, że się linie przecinają, też jest dosyć ciekawe. W ogóle cieniowanie włosów jest robione w taki sposób, jakby było ołówkiem cieniowane, wiecie? Więc to też jestem w stanie docenić. Ten nos taki troszeczkę jest dziwny. Nie wiem, czy to też jest kwestia, powiedzmy, tych elementów, które tam są obecne, tych brudnopisowych, ale przy nosie się nie majstruję. Nos trzeba zrobić dobrze, nic tam nie majstrować. Mimo wszystko podoba mi się też cieniowanie tutaj na policzku. Nie wiem, czy to też jest kwestia twojej skóry, bo tak tutaj jest jaśniejsza, tu jest taka bardziej pomarańczowa, ale wygląda to dobrze. Także temu tatuażowi daję 7. Powiem wam tak, to jest tatuaż Banezara, którego również serdecznie pozdrawiam i jeśli chodzi o tę część oceniania moich tatuaży, waszych tatuaży przeze mnie, to by było na tyle. Jest tego naprawdę dużo, a ten film jest już dostatecznie długi, żebym mógł go zakończyć. Także nie wysyłajcie mi już miliona tatuaży. Wszystko to, co miałem w folderze, to już mam. Może przy okazji opublikowania przeze mnie 3. części, w sensie tej ostatniej części, gdzie będę oceniał wasze tatuaże. Jeśli wam się spodobają te filmy, jeśli będzie dużo lajków, to wtedy jakby casting będzie ponownie otwarty. Także napiszcie mi, który z tych tatuaży podobał wam się najbardziej. Powiem wam, że no ja dzisiaj oceny wszystkie wystawiłem, także moje zdanie znacie. Jeśli pokazałem dzisiaj opinii publicznej wasz tatuaż, twój tatuaż, który był dzisiaj w filmie, możesz napisać w komentarzu. Mam nadzieję, że nikogo nie obraziłem. Także bardzo dziękuję za dotrwanie do tego momentu. Zostawcie lajka, tak jak powiedziałem, jeśli chcecie tych tatuaży więcej, bo na pewno mam jeszcze dużo do omówienia. Kolejna część pokaże się na dniach, tego się nie bójcie. Ale póki co życzę wam miłego dzionka. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Diana.